Po znakomitym pierwszym meczu oczekiwania kibiców względem serii Chicago Bulls kontra Indiana Pacers zdecydowanie wzrosły, ale koszykarzom obu drużyn zupełnie to nie przeszkadzało, bo znowu obejrzeliśmy wyśmienite spotkanie. Po pierwszej kwarcie minimalnie lepsi byli goście 18-17, ale najważniejszym wydarzeniem było to, że w ekipie Byków w końcu na parkiecie zamiast atrapy pojawił się prawdziwy Carlos Boozer i przez 12 minut zrobił więcej niż przez cały mecz numer 1. Druga odsłona także ułożyła się po myśli Pacers, choć pewnie oddaliby oni korzystny wynik za zdrowie Darrena Collisona. Rozgrywający gości bowiem na niecałe 3 minuty przed końcem kwarty przy tej akcji punktowej skręcił sobie kostkę i musiał opuścić parkiet. W momencie, w którym z niego schodził, Indiana prowadziła 45-36 i na koncie zespołu widniały zaledwie 3 straty, ale do szatni goście udali się ostatecznie z dużo mniejszym prowadzeniem 47-43 i z 3 dodatkowymi stratami. Po przerwie okazało się, że uraz Collisona jest na tyle poważny, że nie zagra on już w tym spotkaniu i w związku z tym tendencje z końcówki drugiej kwarty oglądaliśmy jeszcze przez ponad połowę trzeciej odsłony. Bulls w 4 minuty wyrobili sobie 5-punktową przewagę, którą utrzymywali mniej więcej jeszcze przez drugie tyle czasu, a także mogli liczyć rosnącą ilość strat ekipy Pacers, która bez Collisona zanotowała ich w tej kwarcie dokładnie 6. Żeby jednak nie było, to gospodarze także w tej materii nie świecili przykładem i aż 7-krotnie oddawali piłkę rywalom, w tym 4 razy było to efektem złych zagrań Derricka Rose'a. Ta sytuacja troszeczkę pomogła Pacers odnaleźć się na nowo w tym spotkaniu i ostatecznie trzecią odsłonę kończyliśmy z remisem po 67, po tym niesamowitym rzucie TJ'a Forda równo z końcową syreną. And Ford, coming in the game, banks it in from beyond midcourt. W ostatniej kwarcie zatem znowu wszystko było możliwe, ale co niektórzy mogli mieć w niej déjà vu z pierwszego meczu, bowiem w najważniejszych momentach punkty zdobywał Rose, który zakończył zawody z dorobkiem 36 oczek, 8 zbiórek i 6 asyst, a kropkę nad i rzutem za 3 punkty postawił ponownie Kyle Korver. Bulls Pacers 96-90. Minionej nocy rozegrano trzecie spotkanie w tej serii, tym razem już w Indianapolis, gdzie Pacers liczyli na to, że własny parkiet, a także powrót do zdrowia Darrena Collisona pomoże zaliczyć im pierwsze zwycięstwo. Tak samo jak w dwóch poprzednich meczach, tak i teraz losy rywalizacji rozstrzygały się dopiero w ostatnich akcjach i tak na niewiele ponad półtorej minuty przed końcem po rzucie danego Grangera Pacers doprowadzili do remisu po 84. Potem przez ponad dobrą minutę żaden z zespołów nie potrafił umieścić piłki w koszu i tę pasę przerwał dopiero na 17 sekund przed końcem Derrick Rose, który dzięki tej znakomitej akcji wyprowadził Bulls na prowadzenie 86-84. Gospodarze mieli zatem sporo czasu na odpowiedź, ale chyba niepotrzebnie zdecydowali się od razu na grę o zwycięstwo, tym bardziej, że dany Granger próbował swojego szczęścia z niełatwej pozycji i jak widzicie na załączonym obrazku Pacers po raz trzeci nie udało się pokonać Bulls, z którymi tym razem przegrali 84-88. Także 3 spotkania rozegrano już w serii Miami Heat kontra Philadelphia 76ers. Mecz numer 2 można by w zasadzie przemilczeć, bowiem poziom rywalizacji był w zasadzie znikomy i grała w nim tylko jedna drużyna, która prowadziła już nawet różnicą 28 punktów i oczywiście byli to Heat, dlatego też nic dziwnego, że rozgromili Sixers 94-73. Dzisiejsze spotkanie numer 3 miało być zatem dla koszykarzy z Filadelfii meczem o wszystko, bo porażka stawiałaby ich już praktycznie na straconej pozycji w kontekście awansu do kolejnej rundy. Jeszcze przed startem decydującej odsłony Sixers prowadzili 75-73, ale i tak nie wystarczyło to na Heat, którzy w czwartej kwarcie rozwiali marzenia gospodarzy o korzystnym rezultacie i wygrali ostatecznie 100-94, między innymi dzięki Dwayne'owi Wade'owi, jego 32 punktom, 10 zbiórkom i 8 asystom, dzięki którym został on 6 graczem w ostatnich 20 playoffach, który zanotował takie zdobycze na obcym terenie. Nowojorczycy w meczu numer 2 musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Chauncey'a Billupsa i praktycznie także bez Amariego Stoudemire'a, który spędził na parkiecie zaledwie 18 minut w pierwszej połowie, a potem z powodu bólu pleców resztę zawodów oglądał z perspektywy ławki rezerwowych. W związku z tym losy Knicks spoczywały na barkach Carmelo Antonego, który robił wszystko co mógł, żeby jego drużyna była równorzędnym rywalem dla Celtics. Do przerwy skrzydłowy gości uzbierał 16 punktów, 10 zbiórek i 4 asysty, czym nie tylko przyćmił równie znakomicie grającego Rajona Rondo, 18 oczek i 3 kluczowe podania, ale przede wszystkim wyprowadził swój zespół na prowadzenie 45-44.
Po powrocie z szatni nie było już tak dobrze i bardzo słabo rzucający w trzeciej kwarcie Knicks na zaledwie kilka sekund przed zakończeniem tej odsłony przegrywali 74-63, ale na szczęście znów dało sobie znać Antony i zmniejszył straty gości do 7 oczek. Skrzydłowy Nowojorczyków tak się rozkręcił, że decydującą kwartę rozpoczął od zdobycia 7 punktów z rzędu, a kiedy pozwolił już trafić komuś innemu, to chwilę potem znów wziął piłkę w swoje ręce i na 8 minut przed końcem wyprowadził Knicks na prowadzenie 78-76. Wtedy do roboty wzięli się Celtics, a konkretnie Rajon Rondo, który uzbierał tego dnia 30 oczek i 7 asyst, a tym rzutem na 4,5 minuty przed końcem dał gospodarzom 2-punktową przewagę. Ta jednak po kilku akcjach znowu była po stronie Knicks, bo po celnej trójce Antonego, która była zarazem jego 42 punktem w meczu, goście prowadzili 91-88, ale jak to w playoffach bywa, nieco ponad minutę później, to Celtics byli już do przodu o 1 oczko. W ostatnich akcjach zatem piłka powinna znowu powędrować do Antonego, ale lider Knicks był na tyle skutecznie podwajany, że akcję musieli wykańczać jego koledzy i na 19 sekund przed końcem zrobił to Jared Jeffries, dając Nowojorczykom prowadzenie 93-92. W kolejnej sytuacji ten sam Jeffries nie poradził już sobie jednak w obronie z Kevinem Garnettem i mieliśmy kolejną zmianę prowadzenia. Identyczny pojedynek oglądaliśmy kilka sekund później, tyle że pod koszem Celtics, i tym razem znowu górą okazał się Garnett, który świetnie wyłuskał podanie Jeffriesa, czym przypieczętował wygraną Bostonu 96-93. Dwight Howard odebrał przed meczem nagrodę dla najlepszego obrońcy w NBA i był to dobry wstęp do tego, żeby odnieść pierwsze zwycięstwo w serii z Atlantą Hawks. Żeby jednak do tego doszło, to nie tylko Howard, ale i cały zespół z Orlando musiał zagrać co najmniej na przyzwoitym poziomie. Środkowy Magic oczywiście zrobił to, co do niego należało i uzbierał 33 punkty i 19 zbiórek, ale gorzej miała się sprawa z jego kolegami, którzy podobnie jak w meczu numer 1 nie grzeszyli skutecznością. W poprzednim starciu trafili oni zaledwie 18 z 52 oddanych rzutów i tym razem również dziurawili kosz 18-krotnie, ale przy aż 66 próbach. Jedynym pocieszeniem dla kibiców gospodarzy był fakt, że sporo z tych celnych rzutów wpadło do kosza w czwartej kwarcie, a że Hawks przez cały mecz także mieli problemy z celnością, to Magic udało się wygrać 88-82. Po niespodziewanej porażce w pierwszym spotkaniu z Memphis Grizzlies, tym razem dla San Antonio Spurs liczyło się tylko zwycięstwo, a miało być o nie o tyle łatwiej, że do składu powrócił rekonwalescent Manu Ginobili. Argentyńczyk zagrał tak, jak na gwiazdę przystało i przez trzy kwarty był tym, który robił różnicę, zdobywając najwięcej w zespole 14 punktów, a także 4 przechwyty, 4 asysty i 4 zbiórki, a Ostrogi prowadziły 66-65. W decydującej odsłonie Manu Gino nie był już tak efektywny, dorzucając do swojego dorobku tylko 3 punkty i 3 zbiórki, ale za to całkiem dobrze radzili sobie w tym czasie jego koledzy, dzięki czemu Spurs powiększyli swoją przewagę do 8 oczek na niespełna 1,5 minuty przed końcem. I choć mogło się wydawać, że oznacza to pewne zwycięstwo gospodarzy, to wabank postanowili zagrać jeszcze Grizzlies i na 14 sekund przed ostatnią syreną po tym trafieniu Sama Younga zbliżyli się do Spurs na 2 punkty, ale niestety dla fanów ekipy z Memphis było to już wszystko, na co było stać niedźwiadki w tym meczu. Spurs Grizzlies 93-87. Chęcią rewanżu po spotkaniu numer 1 pałali także Los Angeles Lakers, ale po pierwszej kwarcie meczu z New Orleans Hornets mieliśmy remis po 23. Gospodarze rozkręcili się jednak już w drugiej odsłonie, kiedy to totalnie zdominowali grę w pomalowanym, gdzie zdobyli 18 ze swoich 24 punktów, w większości za sprawą rewelacyjnie grającego wtedy Andrew Bynama, i wszystko wskazywało na to, że jeziorowcy są niemal pewni zwycięstwa. Niemal, bowiem w samej końcówce drugiej odsłony do ataku ruszyli Hornets i Lakers, zamiast chodzić do szatni z 12-punktową przewagą, prowadzili tylko 47-41. W przerwie gospodarze najwyraźniej wyciągnęli wnioski z tej sytuacji, bo kiedy w trzeciej kwarcie znowu zaczęli nadawać ton rywalizacji, między innymi dzięki grze duetu Ron Artest Lamarodom, to tym razem już do końca potrafili trzymać Hornets na bezpieczny dystans, dzięki czemu wygrali ostatecznie 87-78. Seria Dallas Mavericks kontra Portland Trailblazers jest jedyną po zachodniej stronie NBA, w której rozegrano już 3 spotkania. Zanim jednak o dzisiejszej rywalizacji, to jeszcze szybciutko słów kilka o meczu numer 2, który to Mavs wygrali 111-89.
Znów bardzo dobrze grał Jason Kidd z 18 oczkami i 8 asystami. Niespodziewanie świetną zmianę z ławki Dołpeja Stojakowicz, który zdobył 21 punktów, w czym pomogło mu m.in. 5 celnych na 10 oddanych rzutów za 3, a cały sukces Dallas jak zwykle podparty był dyspozycją Dirka Nowickiego, który zaliczył 4 asysty, 7 zbiórek i 33 punkty, z czego aż 11 z nich w ostatnich 4 minutach spotkania. Mecz numer 3 miał być już jednak zupełnie inną historią, m.in. dlatego, że rywalizacja przeniosła się do Portland i jednej z najbardziej żywiołowo reagujących hal w NBA, Rose Garden. Własny parkiet i kibice faktycznie pomogli Blazers w tym spotkaniu, szczególnie na przełomie trzeciej i czwartej kwarty. Jeszcze na 40 sekund przed końcem trzeciej ćwiartki gospodarze przegrywali 72-71, ale zdołali jeszcze przed końcową syreną wyjść na prowadzenie 75-72. Tę dobrą pasę Blazers kontynuowali także w decydującej odsłonie i przez 4 kolejne minuty przeprowadzili serię punktową 12-2, co dało im na tyle bezpieczną przewagę, że w nerwowych ostatnich minutach mogli sobie pozwolić nawet na kilka błędów, a i tak ostatecznie wygrali to spotkanie 97-92 i w rywalizacji do 4 zwycięstw przegrywają już tylko 1-2. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, ile czasu potrzeba, żeby dzięki przewadze własnego parkietu i wsparciu lokalnych kibiców wygrać mecz, to odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zaledwie 12 minut. Tyle właśnie potrzebowali koszykarze Oklahoma City Thunder w drugim meczu serii z Denver Nuggets, żeby wyrobić sobie przewagę, do której rywale już nigdy nie byli w stanie się zbliżyć. Gospodarze wygrali pierwszą kwartę aż 31-15 i byli niemal nie do zatrzymania. Thunder trafili wtedy blisko 50% swoich rzutów przy zaledwie nawet nieco trzeciej celnej próbie rywali, a do tego totalnie zdominowali grę na deskach i dużo lepiej dzielili się piłką. Te wszystkie tendencje zostały podtrzymane także w dalszej części spotkania, które ekipa z Oklahoma City z łatwością wygrała 106-89. Thunder up 2-0 in the series, game 3 in Denver on Saturday.